Jeszcze chwila, kilka godzin i wszystko się zacznie. W hali widowiskowo-sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbył się pierwszy oficjalny trening reprezentacji Czarnogóry, która zmierzy się jutro z Węgrami w Ergo Arenie. Dla Czarnogóry sam udział w Mistrzostwach Europy to powód do dumy. Awans do drugiej rundy byłby spełnieniem marzeń.